pozdrawiam. Szczęść Boże, dzień dobry. Chrystus jest z nami. Jezus zmartwychwstał. Szczególny jest ten okres Wielkiego Postu, bo naznaczeni jesteśmy strachem przed chorobą COVID-19, przed koronawirusem. Wszędzie o tym się mówi, wszędzie o tym można przeczytać. Zostawiamy oczywiście służbom, władzom odpowiednim nasze bezpieczeństwo i też zachęcam, abyśmy naprawdę przestrzegali tego wszystkiego, co proponuje rząd, samorząd, służby medyczne. Chciałem zabrać głos w tych dniach właśnie, gdzie dowiadujemy się o kolejnych zarażeniach koronawirusem, w kontekście takim duchowym i religijnym. I chciałbym wyraźnie na początku powiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami, a więc ludźmi, którzy przyjmują miłość Boga oraz ludźmi, których przyjacielem i Panem jest Jezus zmartwychwstały. Jezus, który ma wszelką władzę i moc. Jezus, który umarł za Ciebie i za mnie na krzyżu, zmartwychwstał i jest uwielbionym Panem. Jezus, który ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. I takie świadectwo właśnie tej wiary i tej miłości naszej do Boga i do Jezusa, Bożego Syna, do tego świadectwa jesteśmy wezwani. Drodzy, martwię się, kiedy jednak słyszę, czy nagrania, różnego rodzaju filmiki, bądź czytam różne posty w internecie o tym na przykład, że bramy miłosierdzia zamykają się, a otwierają się teraz bramy sprawiedliwości. Albo, że zwycięża diabeł, bo to czy tamto zdecydowali na przykład biskupi włoscy. Że ta choroba, która się rozprzestrzenia, wirus, który opanowuje coraz większą grupę ludzi, to jest Boża kara za grzechy. Szczytem już jest interpretowanie, za jakie grzechy? Że za grzech aborcji, no bo w Chinach tyle dzieci abortowano, a stamtąd ten wirus wyszedł. Czy za różne grzechy niemoralności. Bracia i siostry, nie można w ten sposób mówić. To jest fałszywa doktryna. To jest fałszywe nauczanie. To jest nauczanie oparte na lęku. A z lęku wyswobadza nas Jezus. Jesteśmy grzeszni. Świat jest pogrążony w grzechu. Ale cały czas mamy dawać dobrą nowinę. Mamy dawać dobre świadectwo. Orędzie o Bogu miłosiernym, przebaczającym. Czy przez strach ktoś się nawróci? Czy przez strach ktoś postanowi zmienić swoje życie? Nie. Bracia i siostry, to błędna droga. Martwię się, kiedy to wszystko widzę, o tym wszystkim czytam, czy to słyszę. Martwię się, kiedy ludzie, którzy nawet dużo dobrego robią, zaczynają wpadać w taką narrację. To nie jest narracja chrześcijańska. To nie jest narracja Ewangelii. Mamy się nawracać. I mamy pokutować. Ale przede wszystkim mamy kochać Jezusa. Przede wszystkim mamy się do Jezusa zbliżać. Do Jego słowa i do Jego ciała i krwi. Bracia i siostry, zakończmy takie dywagowanie. Zakończmy takie myślenie. Za co jeszcze jest ta kara? Naprawdę w takiego Boga wierzymy? Czy niektórzy nie zapomnieli o tym, że żyjemy w Nowym Testamencie? Pewne idee Starego Testamentu tak łatwo przenieść do współczesności. Ale my żyjemy Ewangelią, my żyjemy Panem, my żyjemy Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. Dlatego odrzućmy lęki, odrzućmy takie fałszywe nauczania, odrzućmy to, co jest budowane na lęku. Dosyć takiej religijności opartej na jakichś niepokojach, na jakichś strachach. To nie jest ewangeliczne. Pan nasz Jezus, obecny tu w Najświętszym Sakramencie. Pan nasz Jezus, obecny w swoim Słowie. Pan nasz Jezus, obecny we wspólnocie Kościoła. To jest nasza siła. A więc w tych dniach niepokoju zbliżajmy się bardziej do kochającego Boga. I dawajmy wszystkim ludziom nadzieję. Czy naprawdę tym wszystkim ludziom, którzy żyją daleko od Boga, nasz język pełen strachu, niepokoju, ogłaszania Bożej kary pomoże w nawróceniu? Błędna droga. Tylko to, że będziemy my jako chrześcijanie zachowywali pokój. To, że będziemy pełni ufności. To, że będziemy radosnymi ludźmi nawet w trudnych chwilach. To
To zmienia ludzi, bo będą pytać, skąd wy macie tą siłę, a ty możesz powiedzieć, moim Panem jest Jezus, to On chroni moje życie. I wielu ludzi powie, chcemy i z wami, bo z wami jest Pan. To jest Ewangelia. Ja w taką Ewangelię wierzę. To jest Ewangelia, którą niesie Kościół. Dlatego świadectwo, nasza bliskość z Jezusem, zdrowy rozsądek i odrzucanie fałszywych doktryn niech jest czymś, co wyznacza nasze najbliższe dni. Ufajmy Panu i mówmy wszystkim o Bożej dobroci, o Jego wielkim miłosierdziu. Jezus Chrystus jest z nami. Jezus Chrystus zwycięża. Jezus Chrystus jest Panem. Jemu cześć i chwała na wieki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I nie dajemy się smutkom, nie dajemy się lękom, bo jest z nami Pan. I oby wielu ludzi odkryło właśnie w tych dniach wielkie miłosierdzie dobrego, kochającego Boga. Pozdrawiam serdecznie.